Wszystkim bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Who's Your Daddy, albo Who's Your Daddy, jakkolwiek tak, nie wiem, jak chcecie to nazwać, to możecie sobie to nazwać. Interko, mam nadzieję, że już wleciało i mam nadzieję, że już widzieliście odcinek Uwerteza, który był o 9:00. Ten widzicie praktycznie zaraz po tym, jeżeli go nie widzieliście, to już teraz musicie go zobaczyć, bo naprawdę działo się niesamowite rzeczy, wygraliśmy coś niemożliwego. Rozwaliliśmy totalnie, więc musicie zobaczyć, co się po prostu działo, więc zapraszam, linkacze pewnie będą wszystkie w opisie do wszystkich w ekipie, tak naprawdę możecie jeszcze wbić do Świątka, bo Świątek też nagrywał w sumie i tamten odcinek tak nagrywał jest, i ten nagrywał, inna perspektywa w tym momencie będzie. No i cóż, te wszystkie pierdoły, patrzcie, zrobię taką magię, pyk! O, widzicie? O, i tu się pokazało. I o, i teraz... Ale znowu boksy. I teraz możesz już odpalać i zaczynajmy kolejny odcinek Who's Your Daddy. A siemanko, ja jestem Wertes. A właśnie, czekaj, bo właśnie nie powiedziałem jednej rzeczy. Nie, mam paru kolegów ogólnie ze sobą, nie? Tak. Jest ze mną oczywiście. Jest ze mną Wertes, o którym mówiłem, że jest odcinek, tak? O tutaj. Siemanko. Idę coś sprawdzić. Jest ze mną Hunter oczywiście i jest ze mną Świątek. Jestem. Halo, witam. Świątek jest teraz tatusiem. Mamy węża na podwórku. Węża? O, mamy węża. Papugę tylko mamy. Nie, mamy węża. I wreszcie, ludzie, słuchajcie, wreszcie nie będzie lagu, bo nagrywam wreszcie innym programem, kuźwa, bo tamten program to mi normalnie odpierdziało takie maniany, że nie wiem. A jeszcze pogram. La, 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 la. Dawno sobie nie grałem w ogóle. Dobra. Na tym. La, gdzie to jest? A, czekaj, bo zapomniałem, że to jest normalny tryb, musimy się tu pozabijać. Dobra. Tak, nie kill the daddy, tylko kill yourself. Powiem ci tak, ojciec, masz przerąbany. Ja wiem. Gramy ja specjalnie, powiem, że jest ojciec, jeden tak, ojciec, żeby było trudniej. Pierwszy kill należy do mnie, ponieważ w tym momencie zginąłem. Co? No, okay. Szybki byłeś. Okej. Okay. Okej. Okay. On mnie tu kuźwa pilnuje, dziad jeden, no. Fuck! Wrog wziął. No nie! Kto mnie oślepił laserem? Bardzo dobrze. Kto mnie laserem tu? Thank you, my brother. Kto zjadł tutaj owoce? No, kto mnie oślepił tym laserem? What the fuck? Where you are, mały skurczybyku? Thank you very much. Patrz ludzie na mnie. Widzę. Gdzie wy jesteście? What? Te! Palące się gudwo! Chodź do wody! Do wody! I ginę! O nie, wyrzucił mnie za mapę! Jak za mapę? Nie jesteś za mapą. No myślałem, że zginiesz. Jestem za mapą. Ej! I zginąłeś? Wyleciałem ja za mapę, wyrzucił mnie za mapę. Ja już zginąłem. Ginę. Dobra, zginę. Damy radę. Ale jak ja mam cię upuścić? Jak chcę cię opuścić? Opuścić cię nie mogę. Kuźwa, puściłeś mnie. Czekaj, lecę do was, czekaj. Nie mogę cię upuścić. Gdzie ty jesteś? Zginę. Upuść go! Gówniaka! Upuść tego gówniaka! Boże! Pięknie! Chciałem tego gówniaka puścić i niczula się nie dało! Ej, dobra, bierzemy rozdał rematch tym samym. Jestem tatą, dobra. O, ja też jestem tatą. To gitar. O. To Świątek jest teraz dzieckiem. Patrz, kotek! Co? I że ja sam mam sobie dać radę? Tak. To podnoście mnie przez cały teraz turę. Świątek, patrz na czat. Podnoście mnie teraz, przestałem odcinek kutkę, i tyle. Kutkę, zamkniemy go w szafie. A gdzie jest kutka? Tu jest masło w ogóle. Czarną kutkę znajdź. O, jest tutaj na ziemi, czekaj, mam ją. Dawaj. O, żeby tu się jeszcze dało jakoś uciec z tych rąk. Jak to zrobić? Jak to, gdzie on jest? Tutaj, chodź szybko. Idę. A ja mam kluczyki. Do szafki. Świadaj, bierz do szafki, zobaczymy jak to działa. Dawaj. Uciekaj! No nie! Wypadł mnie stąd! Wypadł mnie! Piotek, jak to jest mieć trzech ojców? Przejebane! Ale ta kłódka ogólnie nie działa, nie? Bo jak no ten... nie! Wypadł mnie, proszę! To się nie da, nie? Gabinet is locked. Ja to spróbuję. Okay. Nie! Chodź tu! Chodź no tu nie! Gdzie tutaj? Tam gdzie jest? Nie! Błagam! Dajcie mi żyć! Właśnie tam do tej szafy! Nie dam się tak łatwo! No wejdź tam, bo chcę to przetestować! Przegrasz, no! Nie! No wejdź, bo chcemy zobaczyć, czy można cię zamknąć!
Chociaż od środka chyba da się otwierać. Do tego chcę zobaczyć. Tego nie, do tej nie, do tej nie, bo to jest już lokowane. Do tamtej, gdzie jest nóż. Piątek, do tej drugiej. Tu właśnie. No i zamknij go. No kurde. Nie! No nie! No! Gówniarz! Zamknijcie! Cześć, Świątek, serio, chcę do... No kurde, poleć. Świątek! Cię, on się nie poddaje, on się nie poddaje. Zabieramy go. Porwany! Jaj, porwany w pi... A, idź pan. A, idź pan w cholerę. Jo, teraz leci. A idź pan w cholerę. Czekaj, daj mi dzieciaka, ja polecę w kosmos. Jakąś smutną muzyczkę trzeba nagrać. No nie, puścić mnie na chwilę. Puścić mnie na chwilę. Nie ma. Patrz, pół minuty wolności, proszę! Egzekucja, kuźwa. Pół minuty wolności! Kamil. No, wskakuj na mnie, wskakuj! Jak ja nawet nie mam opcji w ogóle uciec! Wskakuj! Dawaj! Bliżej! No nie mogę! No! O! Czekaj, bo jeszcze, dawaj! A jest! Uciek. No, nie! Jaki mam uciec, jak ja nawet nie mam spina na tyle, żeby uciec! Podaj mi go! Czekaj! Ja też chcę. Podbij mnie, Hunter, czekaj! Podbij mnie! Ja też chcę tam zobaczyć! Jeszcze trochę! No! Jeszcze raz spróbuj! Kurde! Halo, Świątek, żyjesz? Tak! Postoję sobie, bo myślę, że i tak nic nie zrobię. Chyba, że ucieknę poza mapę, co jest oczywiście niemożliwe. Da się iść za mapę. Chodź, idziemy, chodź, no na spacerek. I wyprowadzamy. Taś. Hunter, spróbuj jakoś wyskoczyć jakimś bugiem, kłócaniem czy coś. Oj, dobra, tu już mi zaczęło lekko ścinać, bo już tyle grafik, patrzcie co się... Tam mamy miasto. No, rozmazane takie, a tu jest nie? Poza mapą, nie? Ej, dobra, robimy YOLO skok. Nie, czekaj. Najpierw dziecko, za dzieckiem, wiesz jak to jest, tak w filmach tak to mają, nie? A co to jest, już karpa? No, leć. Dawaj. Nie uciekaj! No i tak na tym win, dobra. Dobra, quit the money, zmienimy zasadę. Dobre, ale dobre to było, podobało mi się bardzo. Bardzo! 90% zdobył na rękach! Dobra, private, create game. Jeszcze nigdy chyba w trzech ojców żeśmy nie grali, nie? Gruzetti od 1 do 6. Dobra, okej. Dobra, family, get a recall, baby, Stary, create game, dobra. Aż mnie kuźwa policzki boją od śmiania się, bo bolą znaczy. Do 5 czy do 6? Do 6. Kto chce być ojcem? Na pewno nie ja. Mogę ja teraz być. Samemu chcesz być? A dywy, będzie zabawnie. No dobra, no to start. No i teraz moje dzieciaczki mam przerobane. Oj prawda. Dobra, czekaj, kogo powinienem... Aha, dobra, to jeszcze ciemno jest. Tak. Tu widziałem gdzieś przed chwilą jakiś widelec, ale go tu nie ma, okej. Okay. No wskocz tu do góry, Boże. Potrzebuję tego. Ej, chodźcie tutaj, Idziemy do góry. O, tutaj mam kogoś. What the fuck, zbugowałem się. Kto to jest? Dziecko. To pewnie... Może nie wchodzić. To już wiem, kto to jest. To jest dziecko. Dobra, nie będę się zabijał jakoś tak łatwo. On tak zaczął spierdzielać tutaj. Ktoś tam żre baterię, bo słyszę. Wow, halo, ktoś mnie poraził. Poraził mnie kuźwa prądem. Ty zwyrodniarz mały, ty. Kuźwa. Rusz się, mamy 1-0. Kuźwa mać, co żaluj. Dziodor jest tutaj. Proszę nie uciekać życia. Chodź tu. Ty, tato. A to śmiało. Tato. Bo nikogo innego już tutaj nie ma. Tato. Wszyscy nie żyją. Tato. Ja cię muszę przypilnować, mały skurczybyku, bo ja nie mogę przegrać, stary, no niestety, no po prostu. Czy nie, czekaj, ja bym cię puścił, nie? O, masz, idź se pochodź. Tak byś myślał, że masz jeszcze szansę ogólnie na wygraną, ale nie masz, nie? Ale wiesz co, ci powiem, ten paralizator to dobra odległość, bo przez cały salon ci wstrzelił. No właśnie, ja patrzę, taki jeden wielki piorun, nie? Ale tam nie, czekaj. No tato, daj mi wolności! Czekaj, ja ci dam zaraz wolności, no poczekaj, ja ci tutaj dam wolność. Dobra, to idę tutaj, o, dobra, tu mogę, tak? Teraz masz wolność, tak, tu możesz. Dobrze, tu to możesz będę sobie chodził dookoła domu, mogę? Tak, poddychać dobra. Świeżym, bo to jest taki spacerniak, stary, dobra. Ogarniasz, nie? Dobra. Jak w więzieniu, kuźwa. Okej, okay. To pochodzę sobie, pozwiedzam. Myślę, no, że dam radę. Ojciec ci kupi ładne okularki, czapeczka, ty takie rzeczy brzydkie. Ale ja ten, ja obrożę wolę, bo w sumie jak mam spacerniak, to... Najeżdżę na ciebie, it's almost like I'm real dad. O. Widzisz? Prawie jestem prawdziwym tatą, czaj. Prawie.
Prawie. No prawie. Prawie robi wielką różnicę, no, ale to mnie nie rusza. Rozumiem trochę to, że jak gadasz, to masz kolana w cyckach. Bo ja jestem, kuźwa, giętki. Ja potrafię się kolana wywalić, kuźwa, w środek klatki piersiowej i robiąc nogi, jednocześnie robię klatę, stary, czaisz to? O, przyspieszył się. O, czekaj, bo gówno chciał zjeść. Cześć, zjadł? Nie. Zjadł, co za luj? Ja nic nie zjadłem. Tato! Tato! Cicho, cicho, mały szczylu. Tato! Ci dam pigułki, kuźwa. To był telewizor. A, bo ja się wysadziłem i telewizor tak wystrzeliłem. On, kuźwa, jest. Halo. Spierdzielił. Ej, Bertus, w ogóle weź do łazienki. Tu jest, hej, nie, panie, chodź tu. Tutaj na dole. Tatu! No nie jestem. Ma uciekania. Wypad! Nad kiblem. Wypad! Modli się o zdrową kupę. Już. Wypad! Już, cicho. Wypad! No tatu, wypad! Nie ma. Obrazowałem się, szczylu mały. Tatu! Trato! Tatu! Tatu! No spójrz go. Ja idę z powrotem, dobra, co on tutaj, nie wiem, co on tu odpierdziela. Tu jesteś, ty, dobra, Szczelosz, tak? Wypierdzielę, nie ma tego zabawki, kuźwa, nie ma zabawy. Chodź tu, pojedziemy. No tatu! Świątek zwaliłeś. Nie ma, kuźwa, Świątek nie zwaliłeś. Za każdym razem zwaliłem, cholera. On właśnie zaczął je jeść, dlatego mu zabrałem, nie? Gdzie oni są? I? Kuchnia. Kuźwa, znaleźć pigułki. Kit-hen. Pigułki. Kuźwa, nie ma pigułek. Jonku, tutaj siedzi. Co za luj. O, mam. BUM! Co? Jak już nagle zginął? Przyjmiesz całe życie. Włączony piekarnik, dziękuję. O nie, co za luj. Nie wierzę, że to przegrałem. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, że ja to przegrałem. Oj, teraz trzech tatusiów. Oj! A właśnie, zapomniałem. Ten LJ. Co? Aha, teraz... Oj! Panowie, opiekować się synem. Ja spierdzielam, kuźwa, nie złapiecie mnie. Gdzie on jest? Będę jak ninja. Trzeba go znaleźć. Czekajcie, ja biorę pilsy już. Spierdzielony, kuźwa, Spiderman. Był w łazience. Stary, mam go. Nie, ma, nie, to pies, kurde. Mnie już nie ma. Ja już jestem, kuźwa, poza w ogóle mapą prawie. Czekaj, ja cię tu zaraz jem. Lol, można się czołgać. Kuźwa, kto tu łazi? Proszę wypierdzielać stąd. Nie ma. Dopiero to zauważyłem, że można się czołgać, ale okej. Okay. Proszę stąd iść. Proszę stąd iść. Proszę tu nie łazić. No. To jest domu. Jest. Ja jestem w łazience i zabieram wszystkie niebezpieczne rzeczy. Proszę tu nie chodzić, bo ja... Którymi nasz syn w dolnej. No podnieś to. Gdzie on jest? No puść mnie do domu, no dziękuję. Ja on jest, halo! Czemu nie mogę tego noża wyrzucić, lol? Co jest grane? I gdzie on jest? On się zaraz wysadzi, ja ci mówię. Dam mu masło. Gdzie on może być? Czekajcie. Bo się wszyscy rzuciliśmy na pokój i się zacięliśmy wtedy, kiedy on uciekł z niego, nie? Ja sprawdzam dwór, ale na dworze na podwórku czysto. Nie ma, w basenie. Dobra. Musi się iść do domu. O, chyba jest w tym, w garażu. Tak? Ja jestem w garażu. Bo widziałem, jak kartony się rzucały, jak przechodził, tak jakby chyba. Nie ma mnie tam, panie, nie ma mnie. Dobra. Przechodzę tędy. Nie ma go, można góry. Chyba tym małym gównem. Gdzie on, kuźma, w los? Trollował nas. Widzę go? A nie, to pies, ja pierdzielę. Tutaj go nie ma, tu go nie ma. W szafach weźcie też, patrzcie. Góra! Gdzie? Pak! Góra, cień mi przeleciał, gdzieś jest na górze. Mała łazienka, salon. Sypialnia. Mała łazienki nie ma. Tutaj też nie widzę, mógł zejść już na dół. Mógł zejść jakimś kanalizacjami. Nie ma opcji, że mnie na górze tam znajdziecie. Się tak skitrałem, kuźwa. Choroba. Powiem Kita. Tak, mogę wam podpowiedzieć? Chcecie podpowiedzieć, gdzie jestem, czy nie chcecie? Dawaj. Mały pokoik na górze, taki, w takiej małej, fajnej kanciapce. Może to nie jest kanciapa, ale takie... No wiecie gdzie, tam na górze, gdzie się respie. Mały Chcecie? Pokoik? No. On nas troluje, na pewno. No mówię ci, że jestem tam na górze. Nie ma go.
Nie, no poważnie ci mówię, tam w tym wrogu siedzę. Jak mnie nie widzicie, no to wygrałem. Nie ma takiej opcji, jestem kolejny pokój. Poważnie ci mówię. Jaki tu jest burdel na dole. No? Tu go nie ma. Tu go nie ma. Gdzie ty możesz być? I'm a win! Kuźwa! W garażu był. W garażu w szafie. Stary, wy żeście się koło mnie tam czołgali w tym składziku małym, nie? Ja widziałem tylko jak przechodzę. Co przez... za... Bingi! A to za tą kuźwę przechodziłem. To za tą rundę, że kuźwę ją przegrałem, bo już ją miałem wygraną. Teraz za trzech ojców pokonałem kuźwa. Who's the boss? Who's the boss? No, teraz się czuję zwycięzcą, dokładnie. Dokładnie, w takim razie mogę zakończyć to nawet odcinek. Chyba, że chcecie jeszcze jedną rundkę, czy nie? A to nie wiem. Dobra, możemy wyjść do menu. To będzie koniec w tym odcinku, ponieważ wygrałem, nie chcę już tego teraz zrąbać, bo dobra pasa, wiecie jak to jest, to niby powinno się ciągnąć dalej, ale w sumie nie, to się... zawsze się kończy źle. Tak, tak, dlatego jak odejść, to jako legenda. Ale żebyście widzieli, to na kamerce dopiero będzie widać, jaką ja miałem bekę w ogóle, bo na samym początku byłem schowany tam na górze, w tych kartonikach, tam no. Gdzie, no w tym pokoju dziecka, nie? I tak siedzę, wy mnie szukacie, ja sobie coś tam udaję, że gdzieś tam byłem, nie? I tak myślę, kurde, ani nic nie zjadam, ani tego życie mi nie spada, nie? Myślę, kurde, mam mało czasu, nie? Wziąłem się gdzieś tam, przekradnąłem kuźwa tymi, jak mi się to udało, nie? I się schowałem w tej szafie. Ale się udało, no. A jeszcze przy samym końcu mnie tam ktoś znalazł w tej szafce tak naprawdę, znaczy tą szafkę otworzył, tylko że nie schylił się, a ja byłem tam w rogu. No, jakbyście mieli pigułki, to jeszcze byście mnie uratowali, bo jeszcze miałem trochę życia. Myślę, ja kurde... chodziłem z pigułkami, tylko ci mówię, przez całą rundę cię ani razu nie widziałem tyle, co... Ja też go kompletnie nie widziałem. A ja was widziałem, no właśnie, a ja byłem wtedy na dole najlepszy, dlatego zacząłem trochę bać, że jestem na górze, no. A ja mówię, cień mi przeleciał na górze, nie? Dlatego, kurde, jestem happy, że mi się to udało. Ja pierdzielę. To było coś niemożliwego prawie, że do wygrania, jeżeli... No, na trzech ojców ciężko. No to jest niemożliwe, dlatego... Zrobiłem coś niemożliwego, łapeczka się daleczy jak najbardziej. Ale ja też zrobiłem coś niemożliwego wcześniej z tobą, żeby nie było. Dokładnie, to się zgadzam. Wbijcie oczywiście do chłopaków, macie linka czy w opisie, zobaczcie sobie odcinek Uverteza, bo tam graliśmy w zupełnie inny tryb, zupełnie inny odcinek, więc polecam serdecznie. Wbijajcie oczywiście na Facebooki, Instagramy, wszystkie social media w opisie, tutaj jeszcze Snapchaty, tutaj subskrypcje, wszystkie kuźwa animacje. That's sobie right. Jeszcze jakiś nowy porobić, bo kuźwa już trochę mi się znudziły trochę. Nieważne, tak czy siak, mam nadzieję, że odcinek wam się podoba, jeżeli chcecie więcej oczywiście, to tym bardziej łapeczka. No i cóż, to tyle ode mnie. Dziękuję za obecność, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, no i do następnego odcinka. Bicek, hej, hej. Cześć, na razie.